No dzień dobry. Jestem właśnie na plaży. Na plaży w Stegnie. I spędzę tutaj najbliższe 24 godziny. W trakcie tego filmu będziemy sprawdzać mnóstwo plażowych atrakcji, które są tutaj dookoła. No może oprócz tego, bo jestem za duży. I zobaczymy, czy faktycznie warto się w Stegnie zatrzymać. Ogólnie chwilkę już sobie tutaj chodzę. I oprócz tego, że jest tutaj naprawdę mnóstwo turystów, uświadomiłem sobie, że jeszcze ani razu w te wakacje nie byłem na plaży, żeby sobie tak o, odpocząć. Dlatego stwierdziłem, że pierwszą godzinę spędzimy leżąc, bo czemu by nie? Tak dobrze się leżało, że spędziłem w ten sposób również drugą godzinę. A w trzecią uznałem, że pójdziemy przetestować najciekawszą atrakcję na plaży, czyli tą oto zjeżdżalnię. Z lotu ptaka zapowiada się ona naprawdę obiecująco. W dodatku kosztuje malutko, bo jedyne 6 zł za zjazd. Chodźmy ją sprawdzić. Dzień dobry. Czy to jest jakiś limit wagowy? Pan chce zjechać? Tak. Może. Super. 2 zjazdy bym poprosił. Nie wiem czemu, ale się stresuję. Nie lubię rzeczy z wysokości. To będzie gdzieś takie drugie piętro bloku. Witam. Jeździłeś coś na zjeżdżalniach? Nie. A macie POV mojego brzuszka, widzowie. Taka spoko zjeżdżalnia, nie za szybka. Ja się zatrzymuję tu. Za gruby chyba jestem. Dobra, za wolne to. Trzeba iść na to mocniejsze. Ja cię pchnę, ty na plecy. To jest szybkie? Ja cię pchnę, ty na plecy. Ja pierdzielę. Na pionowo w dół. Wow! Zajebiste! Dobra, to zjeżdżanie jest zajebista. Polecam fest. Ta jest dla dzieci. Zapomniałem wam wspomnieć coś bardzo istotnego. Uznałem, że pod plażę w Stegnie podciągniemy ten cały teren, który widzicie teraz na ekranie. Tam też mogę się poruszać i korzystać z rzeczy. Materiał z samej plaży byłby po prostu nudny. A mamy tutaj mnóstwo atrakcji w tym obszarze, które urozmaicą wam film. Dlatego też będziemy poruszać się w tym obszarze pozaplażowym, do którego w tym momencie się wybierzemy i będziemy tam z różnych rzeczy korzystać. Wróć jutro na plażę. Wrócę na pewno. Tu na samym wyjściu z plaży mamy salon gier. Chodźmy zobaczyć, czy da się tu coś wygrać. No dobra. Mamy 2 dyszki do wydania. I tak jak wspominałem w poprzednim filmie ze Stegny, jest tutaj mnóstwo maszyn hazardowych. Pewnie na nich nie wygram, ale zaryzykuję. Tu wygląda, jakby te drobne miały zaraz spaść. To spróbujmy wrzucić 2. Po środku wrzucimy. Cyk. I co? I gówno. Tam sprawie spada, jeszcze raz. Wrzucamy 2 znowu. Dawaj. Co je? Okej. Nie gram już w tą maszynę. Spróbuję w tej zgarnąć iPhone'a. 5 zł 3 gry. Dobra, i teraz tak, ja tu muszę nać jakieś przyciski i to będzie jechać. Let's go. Patrz. Cyk. Okej, nie wyszło. Dobra, czyli to trzeba trzymać. O, pyk. I lecisz do góry. I iPhone jest mój. Już. Patrz, prawie. Jeszcze raz leciły po iPhone'a. Aha, chyba nie trafię. Na pewno nie trafię. Spróbuję polecieć po myszkę. No, w iPhone'a nie ma opcji, żebyśmy trafili. W myszkę też nie trafimy. Skam. Dobra, ale tu nie ma trójkąta na końcu. Są co prawda mniejsze dziurki, ale spróbujemy. 5 zł 3 gry. Cyk. Lecę po głośnik. Kurde, za wysoko. Ej, dobra, to też jest iPhone. Chyba nie trafię w iPhone'a, na pewno nie trafię w iPhone'a, to dawaj to. Kurde! Żadnych innych ciekawych gier już nie było, ale w pewnym momencie przyszli 2 chłopacy i wrzucili oni jakieś drobniaki do pierwszej maszyny, w którą grałem. Dlatego spróbujmy tutaj jeszcze raz nasze ostatnie 6 zł. Wrzucamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, nie pchnąłeś w ogóle, okej. A ty? Pchnąłeś coś tam. Patrz, spadło. Kurde, no nie, a tak blisko. 2 dychy w plecy, kto by się spodziewał. Zatrzymajmy się na chwilę. Zanim przejdziemy do dalszej części filmu, to bardzo by mi było miło, gdybyście zasubskrybowali ten kanał. Dzięki temu, że jest was tutaj coraz więcej, ja się rozwijam i jednocześnie staram się robić dla was coraz bardziej quality filmy. Zapewne ostatnim czasem to zauważyliście. Przy okazji, jak już zasubskrybujesz, to możesz też zostawić lajka. Dziękuję pięknie. Tak jak na początku wam pokazywałem, jest tutaj naprawdę dużo turystów. Dlatego wszystko, co aktualnie nagrywałem na plaży, było przy krawędzi, nie tam tuż przy morzu. Bo wiecie, no nie chcę ludziom zakłócać prywatności wielką kamerą. A z racji tego, że nie mam teraz tego ogromnego sprzętu przy sobie, to postanowiłem, że założę GoPro na głowę i przejdę się teraz tam bardziej w głąb plaży i pokażę wam to wszystko tak z bliska, z pierwszej osoby. A nie tak jak od początku filmu stąd, z daleka. Jestem mega ciekaw, czy ciepła jest woda. A i swoją drogą, jak sobie tak tutaj chodzę, to czuję taki mega klimat dzieciństwa. Nie wiem, w Gdyni na plaży czegoś takiego nie czuję. Czy jest tam pan, który sprzedaje napoje i wołam megafonem? Ale kozak, idziemy zobaczyć. A tu ładnie.
Nie no, woda jest lodowata. Mimo, że są 32 stopnie, w życiu bym się w niej nie wykąpał. Podziwiam ludzi. Bo trochę osób się kąpie. Patrzcie, pan sobie normalnie wadę tylko sprzedaje na plaży. Ale kozak. Ogólnie błąkam się już tak dookoła. Staram się dla was zrobić jak najbardziej dopracowany film. W międzyczasie wybiła już 17:20. Na swoją drogą chyba nie mówiłem. Jestem tutaj od 12. Także minęło już niemalże 5,5 godziny. Niesamowity jest ten mem. Mnóstwo ludzi chodzi dookoła i mówi: jestem na plaży w Stegnie, ale gdzie jesteś? Na plaży. I tak między sobą się przekomarzają parę na przykład. Także to dalej nie wygasło. I większość tych ludzi jest tutaj właśnie dzięki temu memowi. To jest po prostu niewyobrażalne. Jestem już nieco głodny, przez co mniej kreatywny. Dlatego teraz przechodzimy do nieco luźniejszej części tego filmu i idziemy sobie coś zjeść. Idziemy zjeść do Julki, bo mam ochotę na devolaya, a Julka zaprasza. Mega miałem ochotę na taki właśnie dwudaniowy, klasyczny obiadek. Zamówiłem pomidorową i devolajka. I póki co pomidorowa jest bardzo dobra. Swoją drogą robi się okropna pogoda. Miało być ładnie, a nagle okazało się, że prognoza pogody zapowiada burzę. Z ponad 30 stopni temperatura nagle spadła na 23 stopnie i pojawiły się opady z burzą. Także będzie ciekawie. Będziemy się za sekundę, jak przyjdzie obiad, dam wam znać, jak smakuje. No, powiem szczerze, że wygląda to naprawdę obiecująco. Mega dobre fryty. Sprawdźmy devolajka. Bardzo dobre. Jakiś czas temu nagrywaliśmy solą vloga ze Stegny. Jeżeli jesteście tutaj stałymi widzami, to pewnie widzieliście. Jeżeli nie, no to macie szansę nadrobić. I tam byliśmy w restauracji Halibut bodajże. Ona jest dosłownie z 10 metrów stąd. Jedzenie było ok, ale nie było pyszne. A tutaj jedzenie jest pyszne. Ja pierdziele, zaczęło padać. Nie widać tego w kamerze, ale widzicie, jakie niebo się zrobiło ciemne. Masakra. Mam nadzieję, że to zaraz przejdzie, jeszcze zdążymy pochodzić dookoła. Nie wiem, czy to było słychać w kamerze. Burza. Ja pierdziele, ona już miała być o 19. I coraz mocniej leje. Teraz raczej już na pewno to słychać w kamerze. Patrzcie, co się dzieje. I to zaledwie w ciągu 2 minut. Ja tutaj przed sekundą siedziałem i było git. Dobrze, że akurat jadłem, a nie byłem gdzieś na plaży. To nie byłoby zbyt przyjemne doświadczenie. Patrzcie, ile tu się wody zebrało dosłownie w sekundę. Ta ulewa jest przeogromna. Padało ponad godzinę, ale przestało. Przynajmniej na teraz. Swoją drogą, zobaczcie, jak tu się zrobiło pusto. To przed chwilą było mnóstwo ludzi. Teraz nikt tu nie chodzi. I jak pójdziemy na plażę, to mamy 3 osoby na krzyż. No jest w sumie nic dziwnego, raczej nikt normalny na plaży nie został. Niesamowite, jak wieje pustką tutaj. I swoją drogą, patrzcie, co wiatr narobił. Niezbyt to ciekawie wygląda. Współczuję komuś, kto będzie musiał tutaj sprzątać. Utworzyła się ogromna rzeka i pełno śmieci jest dookoła. I ten jeden pan, który się kąpie. Widzieliście to? Muszę przyznać, że najlepszego dnia na nagrywanie tego filmu sobie nie wybrałem. No ale nic nie zrobię, jest jak jest. Swoją drogą, w jednym z poprzednich filmów obiecałem wam, że będę chodził z wykrywaczem metali po tej plaży. Tak jak pan, który chodzi sobie właśnie tutaj w tle. Niestety okazało się, że są mega drogie. Dlatego też znalazłem wypożyczalnię wykrywaczy metali. Zamówiłem to takowe i się umówiłem, że dzisiaj rano go odbiorę. Jednak okazało się, że pana nagle nie ma i wykrywacza metali też niestety nie mam. Także jedyne, co mogę zrobić, to pochodzić dookoła i zobaczyć, czy po tym deszczu nie leży sobie coś tak o. W sumie i tak nie mam co robić, bo większość rzeczy się zamknęła. Także idziemy szukać. Pochodziłem sobie trochę dookoła, ale niestety nic ciekawego oprócz dziur i czyichś bokserek nie znalazłem. Ta pogoda popsuła mi strasznie plany. Chodzę w kółko i nie wiem do końca, co ze sobą zrobić. Posiedziałem sobie z pół godziny i wyruszyłem w poszukiwaniu jakiejś atrakcji. No i niestety oprócz jedzenia wszystko było zamknięte. Dlatego wziąłem gofra i znowu wróciłem posiedzieć sobie na plaży. Swoją drogą, widz był w budce i patrzcie, ile mi nalał Nutelli. Pozdrawiam serdecznie, ale ja już tyle nie lubię, byczku. Tego się nie da chwycić. Ale dobre goferki mają. I jaki jest piękny zachód słońca. Patrzcie na to. Teraz chyba wlecą jakieś ładne ujęcia dronem. Robi się już powoli ciemno i pewnie zastanawiacie się, gdzie będę spał. Miałem do wyboru 3 opcje. Albo spać w samochodzie na kampingu, który jest dosłownie za tymi drzewkami, albo mogłem zarezerwować jakiś hotel, pod warunkiem, że byłby on w strefie, w której spędzamy te 24 godziny. I jeżeli jesteście spostrzegawczy, to zapewne zauważyliście, że mój samochód stoi w dozwolonej strefie. Stwierdziłem, że fajnie będzie sprawdzić miejsce do spania, właśnie tutaj, przy tej plaży. I znalazłem pokój gościnny 4-osobowy. Kosztował mi on 602 zł. W takiej Warszawie, czy to w Trójmieście, mielibyśmy za tą kwotę jakiś 4-gwiazdkowy hotel i to pewnie ze śniadaniem. A tutaj śniadania nie mamy. Mamy pokój gościnny, który zaraz pokażę wam, jak wygląda. Tylko pamiętajcie, że mamy środek wakacji. Tak naprawdę jesteśmy dzień po długim weekendzie. Dużo ludzi ten długi weekend wydłuża, co też podnosi ceny w górę. I jest to pokój dla 4 osób, nie? Także 600 tuż nad morzem, za nocleg dla 4 osób, to nie jest aż taka zła opcja. No dla mnie samego wyszło to dość drogo. I ten pokój serio jest git. Nie ma na co narzekać. Zresztą, co ja będę mówił? Chodźcie, wam pokażę. Tutaj jest ten cały pasaż z jedzeniem i tak dalej. Idziemy dosłownie z 20 parę kroków.
i widzimy nagle mój samochód. A tutaj, proszę bardzo, tędy chyba, tak. Wchodzi się do naszego pokoju. Generalnie są tylko te dwa miejsca na wynajem. Jedno jest tu, drugie jest tutaj. I teraz właśnie nasze otwieramy i zapraszam. Tutaj mamy kanapę, czyli miejsce do spania dla dwóch osób. Tu mamy łóżko. Kolejne miejsce spania dla dwóch kolejnych osób. Ten fotel normalnie stał tutaj, aczkolwiek ja nim zablokowałem okno, bo jest fest gorąco. Teoretycznie mamy klimatyzację, ale ona nie działa. Dobrze, że zrobiło się chłodno, także wlatuje tu jakieś powietrze. Telewizorek, komódka, kolejna komoda na ciuchy, jakby ktoś przyjechał na dłużej. Obok łóżka mamy stolik, piękną kuchnię, lodóweczka jest, cyk, mikrofala jest. Siedzi, zlew, Tymek jest z nami. No i łazieneczka, która jest całkiem przyjemna. Widać, że jest stosunkowo niedawno remontowana. Zlewik, kibelek i prysznic. Dwie najważniejsze rzeczy to bardzo bliski dostęp do wody. Dosłownie 30 sekund i jesteśmy. I druga kwestia, jest tu bardzo czysto. Pani nawet przy mnie zakładała pościel, która pachniała jeszcze pięknie praniem. Także mega spoko. Jakbym jechał z rodzinką, to idealne miejsce. Bo cena jakby się nie zmienia i 600 zł dla 4 osób to serio jest git. Restauracje pod nosem, plaża pod nosem, czego chcieć więcej tak naprawdę, żeby wypocząć. W międzyczasie jak wam to wszystko pokazywałem, to się bardzo mocno ściemniło. Zresztą prognoza mówi, że lada moment ma przyjść burza. Także ja i tak już dzisiaj nic nie będę robił. Idę się wykąpać, położyć do łóżeczka i widzimy się jutro rano. Dzień dobry. Niedawno wstałem, wykąpałem się i wyszedłem szukać śniadanka. Większość lokali jest tutaj jeszcze zamkniętych i nie mają one nawet menu śniadaniowego, także mam nadzieję, że coś w ogóle znajdę. Okej, otwarty jest bar Halibut i mają tutaj jakieś śniadanka. Masz jajecznicę, porówki albo zestaw śniadaniowy. Ja wybiorę chyba to. Śniadanko prezentowało się pysznie. Smakowało również pysznie. Po zjedzeniu poszedłem na automaty wydać resztę drobnych. No i oczywiście nic nie wygrałem. Potem na plaży poleżałem i ze Stegną się pożegnałem, bo wybiła 12, czyli minęły 24 godziny. Podsumowując, uważam, że Stegna to naprawdę fajne miejsce. Wypocząłem mega mocno, bo nie dość, że wczoraj i dzisiaj poleżałem sobie na plaży, to jeszcze poszedłem spać o 22, a w domu zawsze chodzę pierwsza, druga w nocy spać. I wstałem po 9, także jestem totalnie wyspany. Mega fajny film dla mnie. Szkoda tylko, że była ta burza, bo miałem jeszcze kilka innych rzeczy zaplanowanych, no ale życie, nic nie zrobimy. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, żeby żaden kąt was nie omijał i zapraszam na mojego Instagrama. Widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pa, pa. Cześć.